Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Czas na sadzenie ulubionego dla większości ogrodników warzywa, sadzenie pomidorów. Jak sadzić, kiedy sadzić, kilka najlepszych według mnie sposobów. Bo samo sadzenie uzależniam od tego jaki ten pomidor jest i gdzie go uprawiam. Zapraszam na filmik o sadzeniu pomidorów. Przypominam, że teraz mam największe obniżki na moje produkty, nawet o 50%. Mam dwie książki, kalendarz i smyczki. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. A teraz bez przedłużania zaczynamy. W tym roku będzie u mnie uprawa pomidorów na trzy sposoby: uprawa w tunelu foliowym, uprawa w nieosłoniętym gruncie i uprawa w donicach. No teraz jest zdecydowanie za wcześnie na uprawę pomidorów bez osłon, według mnie pomidory tego nie przetrwają w tej chwili. No zresztą jest obecnie no zimno, co chyba u każdego tak jest. Z uprawą w tunelu można już ryzykować, chociaż jak gdybym miał sadzić pomidory do nieogrzewanego tunelu, to zrobiłbym to nie wcześniej niż na początku maja, patrząc na obecną pogodę, no bo Często by też można było zacząć pod koniec kwietnia. Ale no właśnie teraz patrząc, jak to jest z pogodą, no to na początku maja lub później. Popatrzyłbym po prostu też na, na prognozę. Ja już teraz do tunelu sadzę, no bo ten tunel dogrzewam. Powinno być na początku maja już nieźle, no przynajmniej w niektórych rejonach Polski. Popatrzcie sobie właśnie na pogodę. Generalnie to najbezpieczniejszy termin na sadzenie pomidorów to połowa maja, ale można przyjąć, że polecany termin to od maja. Do połowy czerwca. Rozsadę pomidorów można sadzić jeszcze w lipcu, no ale to już zwykle będą mniejsze zbiory. No mamy też wiele odmian pomidorów, te koktajlowe owocują szybciej. Przygotowanie dołka pod pomidory. Miałem o tym teraz filmik, ale powtórzę. Można zrobić pole całościowo, czyli choćby no, zmieszać po całości glebę z obornikiem, czy też z, kom z kompostem. E jak przygotować glebę, to też zależy od tego, jaką glebę mamy, no bo to może być e potrzebne rozluźnienie gleby, jeśli gleba jest twarda, zbita, choćby piaskiem, czy też można dać no, na przykład torf. No a w niektórych przypadkach może być po prostu idealnie. Gleba piaszczysto-gliniasta, żyzna o pH 5,5 do 6,5. To tak mniej, mniej więcej proponuję. Można przygotować glebę punktowo, tak jak ja to teraz właśnie pokazuję. Wykopujemy dołek, dajemy do niego no, nowe podłoże. Choćby można też zmieszać podłoże z kompostem. Polecane sklepowe podłoże, no ziemię, to na przykład z ogrodu, Aura Hollas do pomidorów, też Aura do warzyw. Dobry jest też choćby kompost z firmy Substral. I, I to, że o czymś mówię, to oczywiście nie jest reklama płatna. Ja nie mam współpracy z Żadną firmą. Po prostu są dobre, więc polecam. Czyli ziemia plus około 2-3 garści obornika granulowanego na przykład bydlęcego, ale może być też, też inny. No jak już poleciłem ziemię, to z obornikiem też powiem, że no według mnie są najlepsze albo Nowa Minerals, tak, tak to się nazywa to jest tam firma Vila, albo z florowitu. No, bo naprawdę te oborniki się różnią. Gdy przygotowaliśmy dołek wcześniej, to można zrobić tak, jak właśnie teraz pokazałem, przygotowując ten dołek, że ziemia, potem dwie garści obornika granulowanego, potem jeszcze trochę ziemi i pół garści, i to się wszystko mieszano i potem do, już do góry, do całego tego dołka zakrywamy ziemią cały ten dołek. Albo dać przy sadzeniu: no, trochę ziemi, dwie, trzy garści obornika granulowanego, potem warstwa 1-2 cm ziemi i dopiero sadzonka. No to już jest sporo rozwiązania. Związań. Swoją drogą moje sadzonki pomidora wyglądają nieźle, no choć dostały ostatnio trochę w kość przez te upały. No teraz zimno, wcześniej był bardzo duży upał, 30 ponad stopni w tunelu było. No i trochę dostały też w kość przez zmienną temperaturę, no chociaż były w tunelu. No dobra, to jak te pomidory sadzić? To zależy. Uprawiając pomidory w donicach, sadzę je zwykle do donic o pojemności 15 litrów i sadzę na tej samej głębokości lub minimalnie głębi. Będzie o tym odcinek. Jeśli sadzę pomidory do gruntu, nieważne czy osłoniętego czy, nie, czy nieosłoniętego, to mając pomidory wysoko rosnące, sadzę je zawsze głębiej. Mając pomidory karłowe, to już różnie sadzę. Skupmy się jednak teraz na tych wysoko rosnących, nieważne czy koktajlowych, czy wielkoowocowych. Zawsze sadzę takie pomidory głębi. Chodzi o to, że z pędu wytwarza się korzeń co jest dla pomidora no bardzo korzystne, bo będzie więcej korzenia, dzięki czemu między innymi, będzie lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby. No swoją drogą nie przejmuję się tym, że zrobię jakąś małą ranę poprzez urwanie listków. Zawsze tak robię i nic złego się nigdy nie stało w związku właśnie z tym. Czyli zwykle urywam liścienie, czyli te pierwsze dwa listki, urywam jeszcze jeden ogonek liściowy i sadzę tak, żeby następne liście były niewiele nad ziemią. Jeśli mam pomidory karłowe, to zwykle tylko obrywam liście nie i sadzę po pierwsze liście właściwe, czyli te pierwsze listki, czyli no płycej. Swoją drogą, tak jak tutaj widzicie, robię zawsze taki lekki lejek. Zobaczycie na końcu tego filmiku, jak podlewam i dlaczego ten lejek został zrobiony, no to jest według mnie bardzo przydatne. Tak robię, jak sadzę wiele warzyw, ale szczególnie właśnie pomidory do gruntu, papryki do gruntu, cukinie, dynie i podobne temu warzywa. Stanowisko najlepiej słoneczne. Dobrze by było, gdyby było osłonięte od wiatru, bo pomidory są wrażliwe nie tylko na przymrozki, ale też na takie chłodniejsze. Temperatury, rozstaw. I tu jest bardzo różnie. Zależy od tego, czy to są pomidory karłowe, czy wysoko rosnące, jak również na ile pędów te pomidory uprawiamy. No, u mnie sadzenie co 70 cm rzędzie i tyle też co między rzędami, ale powiem, że będę no, też miał pomidory karłowe albo na jeden pęd, no to wtedy można bliżej. No i będę uprawiał pomidory na dwa pędy, czyli zostawiam pęd główny, teraz wam to pokazuję, zostawiam pęd główny i jeden pęd boczny. Na dwa pędy, oprócz tego głównego, zostawię pęd, który będzie wyrastał pod pierwszym najniższym gronem. Jeśli bym uprawiał pomidory na trzy pędy, to oprócz tych dwóch pędów zostawiłbym. Jeszcze pęd, który rośnie zaraz przy dole, zaraz przy ziemi. Pomidory karłowe sadzę gęściej, bo co około 40-50 cm, i zwykle zostają wszystkie pędy. No, zwykle, właśnie co, co pół metra sadzę, żeby to jednak był odstęp, ale mamy wiele odmian. Jedne rosną tak bardzo, wiecie, małe, to wtedy można bliżej. Można przyjąć, że pomidor koktajlowy co 40-50 cm w rzędzie, co 50-60 cm między rzędami, a pomidor zwykły wielkoowocowy co 50-80 cm w rzędzie, co 60-100 cm między rzędami. Podlewanie, i to jest tutaj bardzo istotne, bo korzeń ma się rozwijać, on ma szukać tej gleby. Od początku polecam więc podlewać rzadziej, a większej ilości niż części, a małymi ilościami. Nie przyzwyczajajmy, właśnie, korzenia do wody. U mnie po posadzeniu podlanie około 3-4 litry wody na jeden krzak. Nie w sensie, że, że zaraz te 3-4 litry, tylko pół teraz, niech to sobie chwilę wsiąknie, inne sobie leje, no i następne później pół. Północ i na początku półtora 2 litry, potem znowu jeszcze raz tyle za chwilę, za kilka minut niech to sobie wsiąknie. Też rozszerzę ten temat na osobnym filmie, bo to też jest bardzo ważne, ale co ile podlewać pomidory, to może zależeć od danej uprawy, jak również od ciepła, słońca. No u mnie teraz kolejne podlewanie za około tydzień, może nawet i y, be, będzie jeszcze tro, troszeczkę dłużej, czyli z, z 10 dni. Gdyby był upał, to bym podlał załóżmy za 5 dni, no ale można też przyjąć, że podlewanie jest raz na 3 dni. No to w zależności wszystko. Nie chcę mówić tak wiecie dokładnie, bo nie ma Recepty takiej, że powiem Wam tak i będzie tak, to wszystko trzeba patrzeć na, na, na pogodę, na te krzaki jak reagują, no na wszystko, to jest po prostu żywe, to trzeba na to wszystko patrzeć indywidualnie. A jak jest uprawa w donicach, no to możliwe jest nawet codzienne podlewanie, szczególnie latem. Pomidory w donicach potrzebują częściej tej wody, czyli no w gruncie rzadziej, a więcej wody a w pojemnikach no to nawet raz, a nawet i dwa razy dziennie, a tej wody mniej. No ale też może być tak, że raz na kilka dni, to w zależności właśnie od tego jaka będzie pogoda. Co ważne, pomidory potrzebują podpór. W tunelu będę używał sznurków, no tak polecam. Bez osłon i w donicy użyję palika. Generalnie to uprawa pomidorów nie jest najłatwiejsza, no bo mogą być choćby yy, choroby, szkodniki, niedobory, yy, nadmiar, tu za ciepło, za zimno. No ja na przykład będę latem dawał wapni w płynie, yy, no i też będę pryskał borem na zapylenie kwiatków. Wszystko będę pokazywał. No swoją drogą, patrzcie, czyliście pomidorów nie są fioletowe, bo to może być brak fosforu spowodowanym tym, że tego fosforu nie ma, lub są trud trudności z jego pobieraniem, choćby przez zimno. To też nam bardzo wiele mówi, ale też, no też, też będzie o, o tym filmik, bo to też może być spowodowane tym, że mamy taką odmianę, która ma takie liście, bo też są takie odmiany, które mają takie liście. Dobre sąsiedztwo, bazylia, cebula, czosnek, pietruszka, por, rzodkiew, sałata, seler. Złe sąsiedztwo, bób. Ziemniak. No i to, że czegoś nie wymieniłem, to jest po prostu sąsiedztwo neutralne, bo dużo osób sobie myśli, że nie można uprawiać pomidorów blisko papryk, blisko ogórków, a to nie jest prawda, bo one są wobec siebie neutralne. No ważne, żeby tylko siebie nie zasłaniały, więc dajecie albo odpowiedni rozstaw, albo na przykład z pomidorem i z papryką dajecie pomidory. Karłowe, no to wtedy te pomidory i papryki nie będą siebie wzajemnie zacieniały, albo właśnie odpowiedni rozstaw. Przykładowe choroby i szkodniki: mącznik, prawdziwy, mszyca, przędziorek, szara pleś, zaraza ziemniaka, sucha zgnizna wierzchołkowa, ziemiórka. Jeszcze jedno wam tutaj powiem, że po posadzeniu podlałem środkiem o nazwie Blackjack. No, też jest ten środek o nazwie Multi Roots. Jest to taki, no można, że ukorzeniacz wpłynie. Jest to wodna zawiesina Leonardytu. Kwasy ulmowe, fulwowe, humusowe, huminy, czyli same wspaniałości. To sprawia, że ten korzeń jeszcze lepiej będzie rósł. I oczywiście to też nie jest reklama płatna. No i to by było na tyle. No bardzo wam teraz dziękuję. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Infouprawa. Pozdrawiam was serdecznie.